Janusz Kołodziej, dobry wieczór. Witam w naszym cotygodniowym programie Sportowe Echo Tygodnia. Koszykarze Śląska Wrocław, którzy awansowali w pięknym stylu do pierwszej ligi, grają w tej klasie rozgrywkowej i można powiedzieć, że naprawdę są jedną z rewelacji tych rozgrywek. Wygrali dwa spotkania, w tym jedno na wyjeździe z drużyną z Warszawy. Wygrali też derby z Nysą Doral Kłodzko, której trenerem jest Radosław Chyży, były zawodnik Śląska Wrocław. I właśnie o tych próbach odrodzenia drużyny wrocławskiej porozmawiam dzisiaj z moimi i Państwa gośćmi, którymi są Leszek Chudeusz, były reprezentant Śląska Wrocław, witam. Reprezentant Polski, Tomasz Jankowski, również zawodnik Śląska Wrocław, teraz trener odpowiedzialny za szkolenie młodzieży drugiego zespołu. Dwaj panowie, którzy, no można powiedzieć, tak jak większość kibiców przez te ostatnie lata, mówię o kibicach koszykówki, którzy zaprzedali się Śląskowi Wrocław. Zanim porozmawiamy o występach obecnego Śląska Wrocław, takie pytanie. 17 Mistrzostw Polski. Miała być 18. Czy jej doczekamy, waszym zdaniem, w najbliższej przyszłości? Ja starszy to mogę. Więc ja uważam, że brakuje nam tego strasznie i najwyższy czas, żeby coś zaczęło funkcjonować tak, żeby tą 18 zdobyć. Tomek. Znaczy zdecydowanie, znaczy dla mnie 18 ciąży, bo to jest tak, że myśmy, pamiętam, kiedy ta 18 już miała być, to wszyscy tak o nim mówili, że... Że już jest, że koszulki, że wszystko tak, przygotowane. To troszeczkę przytkało się i trzeba na spokojnie gdzieś tam odczekać, żeby to w którymś momencie jest czas i miejsce na tą 18 i ona na pewno przyjdzie. Nie wiem, czy będzie to za rok, czy za 5, czy za 10 lat ona będzie, więc tutaj trzeba być tylko cierpliwym. Nie dożyję. No. Znaczy generalnie ja jestem człowiekiem, który bardziej ceni sobie cierpliwość, więc niech ta 18 będzie wypracowana jakąś pracą taką od podstaw niż takim strzałem jednorazowym. Jesteś w Śląsku Wrocław między innymi odpowiedzialny za szukanie talentów. W każdej dyscyplinie sportu tak jest, że albo są roczniki, które no, sprawiają, że poprzez konkurencję między nimi mamy bardzo dobrych zawodników w danej dyscyplinie sportu. Pamiętamy, ci, którzy ze starszych kibiców pamiętają reprezentację z roku 74, później 82. Teraz mówi się, że mamy bardzo ponownie dobre pokolenie piłkarzy i dlatego są sukcesy, jedziemy na mistrzostwa. I gorzej jest na przykład z koszykówką. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy ta młodzież garnie się do uprawiania tej, no pięknej, ale nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, jak trudnej dyscypliny sportu, jak wielu lat treningów trzeba, żeby wreszcie przyszły te sukcesy, no na miarę choćby ogólnopolską? Ja popatrzę tak z perspektywy powiedzmy 20 lat, bo ja w Śląsku jestem bodajże 18 lat tutaj trenerem na różnych gdzieś tam szczeblach. Więc jakbym porównał takie nabory, które były 18 lat temu, 20 lat temu, a te, które odbywają się dzisiaj, no to cechuje je to, że dzisiaj przyjdzie do Śląska grupka, nie wiem, 20-10 w roczniku, a wtedy przychodziło po 300. Ja pamiętam, było ciężko przeprowadzić taki trening naborowy, bo był tłum ludzi. Więc dzisiaj się trochę zmieniły realia, jest inna młodzież, strasznie dużo jest tych, tak ja nazywam, tych zewnętrznych używek w sensie komputerów. Po co trenować? Tak zwanych spraw zastępczych, nazwijmy je w ten sposób. Jak chcę grać w koszykówkę, to mogę dzisiaj grać w NBA, wpiszę swoje nazwisko na PlayStation i już gram z LeBronem i już się nie muszę płacić i już jestem gość i zdobywam punkty. Nawet można wygrać. Nawet można gdzieś tam wygrać, więc na pewno dzisiaj są inne realia i te dzieci się troszeczkę inaczej garną do tego sportu, ponieważ to po prostu jest inny świat i wyszukać takie postacie, które mogą gdzieś tam dominować albo mogą gdzieś w tym sporcie się pojawić i nie wiem, być zawodnikami ekstraklasy jest naprawdę niezmiernie ciężko. A jak to było w twoim przypadku? Przypomnijmy, no, skazany genetycznie, bo brat znakomity trener, przede wszystkim trener i Polski, i Śląska Wrocław, i wielu bardzo zasłużonych w Polsce klubów, Jerzy Chudeusz, ty reprezentant Polski, wasze pokolenie, no to ciężko było się przebić, tylu było bardzo, ale to naprawdę bardzo dobrych graczy. Tak, to były takie czasy, że przebicie się w drużynie, kiedy grały takie sławy jak Mietek Łopatka, Kazio Frelkiewicz, ci ludzie, którzy jeździli na olimpiadę i czuli się na olimpiadzie jak u siebie w domu,
To oni... Mistrzostwa Świata wygrywali, tak, Królem Strzelców był Mietek Łopatka w Montevideo, pamiętam. Dokładnie. Także to były na pewno ciężkie czasy. Młodzież w tej chwili ma o tyle gorzej, bo mają, tak jak powiedział Jankes, dużo takich rozpraszających rzeczy wokół siebie. Natomiast ważne jest to, żeby ta dyscyplina przyciągała do siebie, natomiast nie chcę iść w tą nutę taką smutną, że reprezentacja nie gra tego, czego byśmy od nich oczekiwali, ale taka jest prawda, no nie ma co się oszukiwać. Jak siatkarze grają, wszyscy grają w siatkę. Piłkarze teraz są na takiej fali, to każdy chce być Lewandowskim, w najgorszym wypadku Grosickim. Mamy fantastycznego Gortata. On jest naszą twarzą wszędzie. To jest genialny chłopak, który tam w NBA też się bardzo przebijał, ale już jest tutaj tego szkółki. To wszystko, nie chcę mu robić takiej reklamy, ale taka jest prawda. Ale poza tym chyba bardzo dobry człowiek, który myśli o tych kampach, tak, o tej młodzieży, o dzieciach, dziewczynkach. Byłem kiedyś z kamerą we Wrocławiu, tutaj u nas w hali Orbita. No to tam było kilkaset osób i dla nich to było rzeczywiste przeżycie. I taki naprawdę chyba jednak skromny człowiek. Tak, taki normalny. Nie mówimy o zarobkach, bo te są w ogóle horrendalne, ale człowiek, który bardzo wiele znaczył. Grać z Billem, z Wallem w takiej drużynie jak Wizards na przykład, to jest coś niesamowitego i potrafi być skromny i naprawdę takim ambasadorem polskiej koszykówki. I on robi fantastyczną robotę. Te wszystkie jego kampy ściągają i chłopców, i dziewczynki, i to idzie w świat. Natomiast no, reprezentacja niestety jest tą z naszą taką słabą stroną i dlatego ta młodzież może wybiera te dyscypliny, które w tej chwili są na topie. I tak to wygląda. Myślę, że tak. Przejdziemy teraz do drużyny Wrocławskiego Śląska. Zawojowała rozgrywki drugiej ligi bardzo długo bez porażki. Później ta bratobójcza walka z Górnikiem Wałbrzych. Pamiętamy Górnika Wałbrzych z meczów twoich. Tu też oddamy szacunek. Kapitalna drużyna. Mecze w Wałbrzychu, mecze we Wrocławiu. Takie lokalne derby. Ja pamiętam czasy, kiedy pierwsza liga, bo to była pierwsza liga koszykówki mężczyzn, najwyższa klasa rozgrywkowa, miała cztery drużyny z naszej regionu, bo i Gwardia Aspro, oczywiście Śląsk, Spartakus, Jelenia Góra, Górnik Wałbrzych. Jeżeli była połowa rozgrywek, to przynajmniej z dwa mecze musiały się odbyć na Dolnym Śląsku. No i teraz udaje się powoli tą zdolną młodzieżą, bo tej zdolnej młodzieży nie brakuje. Popatrzmy na fragmenty ostatniego spotkania. Spotkania, które nam przebiło, biorąc pod uwagę to, co oglądaliśmy na tym meczu, dramaturgią, ale też i poziomem, momentami, może nie przez cały czas, ale naprawdę rozgrywki ekstraklasy. To była naprawdę koszykówka już na wysokim poziomie. Czy sądzisz, że to mogą być właśnie ci spadkobiercy tego, no nazwijmy, Wielkiego Śląska Wrocław, Leszek? No to jeszcze nie całkiem tak, ale mają zadatki naprawdę i Wysocy w tym ostatnim meczu sprawowali się doskonale na boisku. Rozgrywający, za moich czasów, jak rozgrywający wchodził pod kosz taką szybkością i odkrywał tył, to już od razu dostawał taką reprymendę, że przez dwa następne mecze nawet nie myślał o tym, żeby wejść pod kosz. A tutaj chłopcy robili, dwaj rozgrywający, taką robotę w penetrowaniu. Tak, Jakub Musiał i przede wszystkim Jan Grzeliński, przypomnijmy, on wspólnie z Niedźwieckim, z Kubą Kelnerem byli wicemistrzami świata, tak, w swojej kategorii wiekowej. Polscy koszykarze są wicemistrzami świata, przegrali tylko z Amerykanami. O, Karnowski jeszcze tam grał. Tak, tak, i to jest Przemek, Ponitka, ci dwaj akurat zrobili Gielo, oni zrobili Michalak, oni zrobili większą karierę. No tak, ale tamci już od razu byli w większej kategorii graczami. Natomiast ci chłopcy tutaj robią naprawdę kawał ciężkiej, dobrej roboty. Natomiast no, przyszłość, wiadomo, z czym jest związana, żeby ci gracze mogli gdzieś tam później uzupełniać ekstraklasę, to no, będą potrzebni zawodnicy dużo wyżsi i silniejsi fizycznie, bo oni są szybcy, są sprawni, ale według mnie drużyna Pogoni była silniejsza fizycznie, bo przepychali ich pod koszem, potrafili bić się na ci mali zawodnicy, no, fizycznie ich na pewno przebili w tym meczu. Mecz w ogóle układał się od początku dla gości. Stargard Spójnia, dawne czasy, jeszcze wcześniej też były mecze ze Śląskiem Wrocław, prowadzona przez Krzysztofa Koziorowicza, znanego na Dolnym Śląsku doskonale jako trenera mistrzyń Polski na owe czasy zespołu CCC Polkowice. Teraz jest trenerem właśnie zespołu ze Spójni i on po meczu, zresztą posłuchamy na koniec naszego programu jego wypowiedzi, on powiedział, że
też ciężko jest odbudować w takim Stargardzie, który kiedyś miał tylko w zasadzie tę drużynę. To była tylko wielka koszykówka. Wszyscy przychodzili na mecze, te mniejsze ośrodki, tej dawniejszej lidze. Teraz jest te rzeczy, o których mówiliście wcześniej, ale myślę, że to jest też droga, żeby tym młodym zawodnikom, tym juniorom, tym, którzy mogą się zapisać do wielkich klubów, pokazać, że jest szansa na to, żeby zaistnieć w Europie, a później oczywiście trafić do tych lepszych klubów. Niekoniecznie od razu NBA, ale Liga Hiszpańska, Belgijska kiedyś miała bardzo dobre notowania, Francuska, nie mówię o bałkańskich ligach, które są bardzo mocne, Grecka. Redaktorze, ostro pan poszedł tam te ligi, to już naprawdę trzeba grać tą koszykówkę, ale tutaj potrzebujemy takich graczy. Tutaj no przecież cały Wrocław chodził do hali, chodziliśmy, kibicowaliśmy im, czy byli w super formie, czy byli gdzieś tam niżej, ale byliśmy sercem oddani. I właśnie takich graczy potrzebujemy tutaj, nie muszą być tam w świecie gdzieś, najważniejsze, żeby tutaj grali i pokazywali nam tą najpiękniejszą koszykówkę. Taką waleczną, z jajem, z taką przebojowością, jak we wczorajszym meczu. Tomek, ty masz sporo podopiecznych. Jak to oceniasz? Nie mówię o zaangażowaniu, no bo ty jesteś takim dosyć trenerem wymagającym, znamy cię od lat i to zaangażowanie musi być, jeśli się chce coś osiągnąć. Ale czy rzeczywiście można powiedzieć o takim pokoleniu, które rokuje nadzieję, że najzdolniejsi, twoi najmłodsi będą się wzorować, bo będą chcieli dobrze zagrać w pierwszej, a życzymy im tego niedługo w Ekstraklasie. Ja akurat z większością tych chłopców, którzy tutaj grali w tym meczu, to miałem styczność, albo ich gdzieś tam ściągałem, albo miałem gdzieś z nimi gdzieś tam te treningi, więc widzę, jakie oni postępy gdzieś tam robią. To jest na pewno tak, że drzemie w nich duży potencjał, aczkolwiek za każdym razem im powtarzam, że trafianie do kosza to jest jedno, tylko jeszcze trzeba trafić z przeciwnikiem, który jest wymagający, z przeciwnikiem, który też chce go zatrzymać i tutaj tak naprawdę wchodzi chyba najbardziej taka, mówię, płaszczyzna, która jest niedoceniana albo którą ciężko uchwycić, to jest takie wolicjonalne, charakterologiczne cechy, które najciężej jest gdzieś tam znaleźć, bo można znaleźć pięknego chłopca, który jest wysoki, fantastycznie biega, rzuca i tak dalej, ale przyjdzie po prostu za kapior z drugiej strony, tak, który ma mniej talentu fizycznego, ale postawi więcej chęci, postawi się i tak jest, bo oni muszą zrozumieć, żeby grać na poziomie ekstraklasy, to oni muszą tam wejść i zabrać komuś pracę. To jest tak, a ten ktoś się nie da, bo tam po prostu jest gra o pieniądze i oni muszą to zrozumieć, że tam nie ma już tak zwanej miękkiej gry. I sentymentów. I nie ma sentymentów. Tak. Wie coś o takiej grze Jan Grzeliński, rzeczywiście czołowa postać tego meczu Śląska ze Spójnią Stargard. Posłuchajmy jego wypowiedzi. Zdobył 26 punktów i kiedy tak troszeczkę prowokacyjnie powiedziałem, że czy to mogła być niespodzianka, posłuchajmy, co powiedział. Byliśmy blisko niespodzianki. Uważam, że w ataku, w ofensywie zagraliśmy naprawdę fajny mecz. W obronie no 100 punktów straciliśmy. U siebie w domu straciliśmy 100 punktów, to nie jest dobry wynik. Oczywiście Spójnia jest faworytem do mistrzostwa tej ligi, ale postawiliśmy opór, pokazaliśmy, że możemy grać naprawdę fajny basket, ale niestety no, mamy pewien niedosyt, ponieważ popełniliśmy naprawdę sporo prostych błędów w obronie. Gdyby nie to byśmy wygrali ten mecz. Teraz przed wami no, ciężka praca, dwa mecze kolejne w ciągu jednego tygodnia, a u siebie z kolejnym z faworytów Siarka Tarnobrzeg. No ale jak uczyć się to od najlepszych, najtrudniejszych? A czy ja wiem, czy to są faworyci? My znamy swoją siłę, my też dopiero budujemy nasz potencjał, tak uważam. Ja też niedawno doszedłem. Dopiero się zgrywamy ze sobą, także myślę, że naprawdę będziemy silną ekipą w tym roku. Także ja uważam, że to my jesteśmy faworytem tych spotkań i że my wygramy te mecze. I szczerze mówiąc, ta ostatnia odpowiedź bardzo mi się podobała, bo przecież i Notec, i Nowrocław, i Siarka Tarnobrzeg to były kluby równie zasłużone, wielokrotnie, no przez wiele lat grające w najwyższej klasie rozgrywkowej. Teraz w środę pierwszy mecz do Noteci, później przyjeżdża w sobotę Siarka, grają bardzo często, a on, można powiedzieć, pewny siebie i bardziej żałuje tego, że słabiej pobronili, no bo stracić 100 punktów to dużo, ale rzucili aż 94. Ale dali się oszukiwać w obronie niesamowicie, tak? I on o tym wiedział, dlatego tak powiedział w tym wywiadzie. I to dobrze, że on jest taki pewny siebie, bo on jest tym trenerem na boisku, więc jeżeli on by nie miał tej pewności siebie albo nie okazywał tej pewności siebie,
to miałoby to też wpływ na innych zawodników. Bo on ma piłkę, on dowodzi, więc niech on będzie pewny siebie i przekonany o tym, że będą grali lepiej. Porozmawiajmy chwilę o tych innych rozgrywkach, równie ważnych, ale może takich niezauważalnych przez kibiców. Mówimy o drużynie, która gra w pierwszej lidze. Jest zespół drugi, który uzupełnia. To jest takie naturalne zaplecze. To jest dla nich szansa wskoczyć do meczowej dziesiątki dla któregoś z tych zawodników. A gdzie jeszcze grają twoi podopieczni? Jak wygląda ten system rozgrywek? Czy to rzeczywiście jest szansa dla wszystkich, którzy nawet rozpoczną, mogą gdzieś szukać swojej szansy właśnie, żeby stać się dobrym koszykarzem? Nasze rozgrywki są tak naprawdę, rozpoczynają się od poziomu gdzieś 13-12-letniego chłopca, czyli to jest od gdzieś tam poziomu młodzika przez kadeta, juniora, juniora starszego i później człowiek się staje już seniorem, ten gdzieś tam młody gracz. My powiedzmy sobie, że jesteśmy klubem, który stosunkowo dobrze sobie w tych rozgrywkach gdzieś tam radzi. Dać powiedzieć, że w ostatnich 2 latach żeśmy zdobyli 5 medali. 3 srebrne, 1 złoty, 1 brązowy w tych kategoriach. Mówimy o Mistrzostwach Polskich. Mówimy oczywiście o Mistrzostwach Polskich, tak. Skromny jest. Tak. I wydaje się, że w tym roku też powiem trochę jak Janek Żeliński, jako tak powiedzmy pewny siebie, że mamy szanse na kolejne. I to nie są szanse takie wydumane, tylko realne. No i ta grupa chłopców tutaj, która się pojawia, czyli Wilku, Kuba Musiał, tam Żelazny i tak dalej, no to jest całe grono tych chłopców, oni te medale wcześniej zdobywali i przebili się teraz do tego pierwszego składu i na tym ta cała praca polega. Ten mecz, o którym głównie omawiamy, wczorajszy, to była też okazja dla mnie osobiście do przywitania się z trenerem, którego znałem od wielu lat jako tego, który prowadził CCC do największych sukcesów. I muszę powiedzieć, że był moment, kiedy sam przyznał, że był przestraszony, że to 20 prawie punktowe prowadzenie może mu się gdzieś wymknąć. I też uważa, że Śląsk potrzebny jest dla polskiej koszykówki. Posłuchajmy, myślę, jego wypowiedzi. Zdecydowanie, bardzo dobre zawody Śląska, natomiast tak bym też nie powiedział, że młody to znaczy tylko obiecujący. To jest zespół, który będzie się bił z każdym i nie jeden tutaj przegra. I wcale aż tak wielkim faworytem to my nie jesteśmy. Cieszę się, że nas tak jakby traktują z szacunkiem. Na pewno też to jest wyzwanie dla nas i musimy każdy mecz, każdego przeciwnika szanować. No nie chcę tłumaczyć zespołu, dlatego że w tym tygodniu mieliśmy duże trudności. Bręk wstał w piątek, Fraś w czwartek po chorobach, więc no, troszkę, gdzie my mamy wąższą ławkę, bo w sumie jednak choćby w Śląsku 10-11 graczy gramy, węższym grupą graczy, to jednak wytrzymaliśmy, wygraliśmy zawody, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest też to, wracając już do tego aspektu dolnośląskiego, wrocławskiego, że ta drużyna, spadkobiercy tego wspaniałego Śląska, powoli, ale jednak chyba krok po kroku się odradza. Na trybunach dawne sławy, Leszek Kudeusz, Jerzy Prost, tak no wymieniałby tu bez końca. I doping WKS to chyba dobrze dla wrocławskiej, dolnośląskiej też, ale w konsekwencji polskiej koszykówki, jak taki klub z czasem chce wrócić na należne mu miejsce. Dokładnie, Wrocław pokazuje, że niewiele trzeba, żeby zrobić nową, mocną koszykówkę. Cieszy nas to wszystkich bardzo, bo im więcej dobrych zespołów w naszej lidze, tym ciekawsza koszykówka. Leszek Kudeusz pamięta czasy, kiedy naprzeciwko siebie Komfort występował ze Śląskiem z różnym skutkiem. Oby nam się udało w tym roku, tak jak w latach, kiedy prowadził Grzesiu Chodkiewicz, choćby myślę tu o awansie, Tadek Aleksandrowicz, którego wspierałem. Oby do takiej koszykówki wróciło zarówno w Stargardzie, jak i we Wrocławiu. No myślę, że chyba miłe słowa człowieka, który tej koszykówce poświęcił życie. W tym momencie Jerzy Chudeusz był trenerem Komfortu, wspomniał ciebie. To chyba sympatyczna sprawa. Jasne. Tak, to jest miło słyszeć i miło widzieć, że jednak jeszcze ma w sobie tyle zapału i chęci. Jest w formie, on był tak zdenerwowany po meczu, bo to było 6 wygrane, ale było 2 i nasi popełnili błąd. Myślę, że moglibyśmy o tej ukochanej waszej dyscyplinie sportu, jednej z moich bardziej ulubionych, rozmawiać długo. Na koniec tylko takie bardzo krótkie odpowiedzi poproszę. Mamy szansę na tę 18 w najbliższej przyszłości?
Mamy. Ja jestem jak najbardziej za tym i pewny jestem, że to się zdarzy i się zdarzy ze Śląskiem we Wrocław i wszyscy będziemy szczęśliwi. I niech to pozostanie jako puenta naszego programu. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję Państwu za uwagę. Moimi i Państwa gośćmi byli Leszek Kudeusz, reprezentant Polski, zaprzedany Śląskowi Wrocław Tomasz Jankowski, trener, wychowawca młodzieży i tych zawodników, których większości z tych zawodników, których tu oglądaliśmy. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.